Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Duch Święty, początkiem i źródłem apostolskości Kościoła, katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 stycznia 1991 roku. W poprzednich katechezach, mówiąc o działaniu Ducha Świętego jako duszy ciała Chrystusa, stwierdziliśmy, iż jest on źródłem i początkiem jedności, świętości i katolickości czyli powszechności Kościoła. Dzisiaj możemy dodać, że jest on także źródłem i początkiem owej apostolskości, która stanowi czwartą cechę i przymiot kościoła. Unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam wyznajemy w credo. Za sprawą Ducha Świętego kościół jest apostolski, to znaczy zbudowany na fundamencie apostołów, którego kamieniem węgielnym, jak powiada święty Paweł, jest sam Chrystus. Spotykamy się tu z bardzo ciekawym zagadnieniem eklezjologii, rozważanej w perspektywie pneumatologicznej. Święty Tomasz Zakwinu zwraca na to uwagę w swojej katechezie na temat składu apostolskiego, w której pisze: Istotnym fundamentem kościoła jest Chrystus. W pierwszym liście do Koryntian czytamy. Nikt nie może położyć innego fundamentu jak ten, który jest położony, a którym jest Chrystus. W szerszym znaczeniu fundamentem są apostołowie ze swą nauką. Stąd nazywamy kościół apostolskim. Święty Tomasz nie tylko wykłada tu dawną koncepcję apostolskości kościoła, charakterystyczną dla niego samego i dla myśli średniowiecznej, ale nawiązuje też do kwestii ustanowienia kościoła oraz do relacji między Chrystusem i apostołami. Relacja ta osadzona jest w Duchu Świętym. W ten sposób stajemy wobec teologicznej i objawionej prawdy o apostolskości, której początkiem i źródłem jest Duch Święty jako sprawca komunii w prawdzie łączącej Chrystusa z apostołami, a poprzez ich nauczanie z pokoleniem chrześcijan i z Kościołem wszystkich czasów. Przytaczaliśmy już wielokrotnie obietnicę Chrystusa daną apostołom podczas ostatniej wieczerzy. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Uzupełnieniem tych słów, wypowiedzianych przez Chrystusa przed męką, jest zapis świętego Łukasza, w którym czytamy, że Jezus udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, a potem został wzięty do nieba. Z kolei Paweł Apostoł w liście do Timoteusza pisanym na krótko przed śmiercią, przestrzega. Dobrego depozytu strzeż z pomocą ducha świętego, który w nas mieszka. Jest to duch Pięćdziesiątnicy. Duch, który napełnia apostołów i apostolskie wspólnoty, który jest gwarantem przekazywania wiary w Kościele z pokolenia na pokolenie i pomaga następcom apostołów strzec, jak mówi Święty Paweł. Dobrego depozytu prawdy objawionej przez Chrystusa. W dziejach apostolskich zapisany jest epizod, który ukazuje bardzo wyraźnie prawdę o apostolskości Kościoła w jej wymiarze pneumatologicznym. Jest to chwila, gdy Paweł Apostoł, przynaglany, jak sam mówi, duchem, udaje się do Jerozolimy, mając przeczucie i świadomość, że ci, którym głosił Ewangelię w Efezie, już go nie ujrzą. Kieruje do zgromadzonych wokół siebie prezbiterów tamtejszego kościoła następujące słowa. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Biskup znaczy nadzorca i przewodnik, a więc ten, który opiekuje się stadem, trwając na fundamencie prawdy apostolskiej która, zgodnie z przewidywaniem św. Pawła, doświadczy pokus i gruźb ze strony głosicieli przewrotnych nauk, usiłujących oderwać uczniów od ewangelicznej prawdy, przepowiadanej przez apostołów. Paweł wzywa pasterzy, aby strzegli owczarni, czyniąc to w przeświadczeniu, że ten sam Duch Święty, który ustanowił ich biskupami i który ich strzeże i wspomaga, prowadzi ich także drogą sukcesji apostolskiej w wykonywaniu munus. Czyli w sprawowaniu władzy i spełnianiu obowiązku przechowywania prawdy, którą za pośrednictwem apostołów otrzymali od Chrystusa. Święty Paweł jest pewien, że Duch Święty jest gwarantem prawdy i trwania w niej ludu Bożego. Zadaniem apostołów i ich następców jest nie tylko przechowywanie Chrystusowej prawdy, lecz także dawanie o niej świadectwa. Również w tym zadaniu wspomaga ich Duch Święty. Jezus powiedział do apostołów przed wniebowstąpieniem: Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To powołanie zespala apostołów z misją samego Chrystusa, którego Apokalipsa określa mianem świadka wiernego. To on bowiem, modląc się do Ojca za apostołów, powiedział: Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Powtórzył to raz jeszcze w wieczór paschalny, kiedy objawił się apostołom, by tchnąć na nich Ducha Świętego: Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Ale świadectwo apostołów, kontynuatorów misji Chrystusa, wiąże się z Duchem Świętym, który sam z kolei daje świadectwo Chrystusowi. Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. W ślad za tymi słowami Jezusa z ostatniej wieczerzy idą następne, wypowiedziane przed wniebowstąpieniem. Nawiązując do przedwiecznego planu dotyczącego śmierci i zmartwychwstania, Chrystus mówi, że w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Na koniec zapowiada stanowczo. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Jest to zapowiedź pięćdziesiątnicy nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale także jako wewnętrznego i boskiego wymiaru świadectwa apostołów, a więc można powiedzieć apostolskość Kościoła. Apostołowie są świadkami swej więzi z Duchem Świętym w dawaniu świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ujawnia się to wyraźnie w odpowiedzi udzielonej przez Piotra i jego towarzyszy Sanhedrynowi, który chce im zabronić głoszenia Chrystusa. Bóg naszych ojców skrzesił Jezusa, którego straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. Także Kościół od początku swoich dziejów ma świadomość, że Duch Święty wspomaga go w dawaniu świadectwa Chrystusowi. Choć zdaje sobie sprawę z ograniczeń i słabości swoich członków i stara się zawsze zachować przenikliwość i czujność, zalecaną biskupom przez Pawła w mowie pożegnalnej w Milecie, to równocześnie wie, że Duch Święty go strzeże i nie pozwala mu popełnić błędu w dawaniu świadectwa Panu i w nauce, którą od niego otrzymuje. By głosić ją światu. Jak mówi sobór Watykański II, nieomylność, w którą boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki, wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jaki depozyt boskiego objawienia, który ma być ze czcią przechowywany i wiernie wykładany. Tekst soborowy wyjaśnia, w jaki sposób nieomylność stanowi przymiot całego kolegium biskupów. A w szczególności biskupa Rzymu, jako następców apostołów, którzy mocą ducha świętego trwają w odziedziczonej prawdzie. Tak więc duch święty jest początkiem i źródłem apostolskości. Dzięki niemu Kościół może rozszerzać się na cały świat, w każdej epoce. Może wrastać w najróżniejsze kultury i cywilizacje, zachowując niezmiennie swoją ewangeliczną tożsamość. W soborowym dekrecie Ad Gentes czytamy: Posłał Chrystus od Ojca Ducha Świętego, by przeprowadzał zbawcze Jego dzieło od wewnątrz i pobudzał Kościół do rozszerzania się. Pan Jezus, zanim dobrowolnie oddał swe życie za świat, tak urządził apostolskie posługiwanie i przyrzekł zesłać Ducha Świętego, żeby obaj zespoleni byli w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być uskuteczniane. Duch Święty przez wszystkie czasy. Cały Kościół jednoczy we wspólnocie i w posłudze i uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, ożywiając kościelne instytucje jakby ich dusza i wsączając do serc wiernych tego samego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus. Z kolei Konstytucja Lumen Gentium podkreśla, że boskie posłannictwo powierzone przez Chrystusa apostołom trwać będzie do końca wieków. Ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. W przyszłej katechezie zobaczymy, że Duch Święty uczestniczy w spełnianiu tej ewangelicznej misji, udzielając Kościołowi niebiańskiej rękojmi.